bardzo kompetentną osobą w kwestiach kosmosu i tej tradycji sumeryjskiej, ale w kontekście planety Ich czy Zibiru jest bardzo jeszcze młody człowiek, Grzegorz Michałowski, związany od lat z naszym środowiskiem Forum Nowej Cywilizacji, o bardzo szerokiej wiedzy, bardzo kompetentny, jeśli chodzi o nauki szczegółowe, akademickie i jednocześnie te paranauki. On bardzo dużo wiedzy ma na temat tego właściwie, jaki jest stan wiedzy takiej ściśle praktycznej, takiej, wiesz, racjonalnej, jeśli chodzi o sprawę właśnie, czy jest ta planeta X, kto stwierdził o jej istnieniu. Ja tutaj nie mówię o przekazach, powiedzmy, typu jak malucyna, bo to są inne jakby narzędzia, prawda, inne źródła informacji, tak jak ty również pewne rzeczy opierasz na pewnych elementach intuicji czy przekazu, bo to są inne narzędzia pozyskiwania informacji i one są bardzo cenne, a my je zestawiamy z narzędziami, które są z tak zwanej klasyki akademickiej, naukowej, prawda, więc szukamy w astronomii tych śladów, które świadczyłyby o tym, że rzeczywiście jest to potwierdzone, namierzone, a nie tylko domysły, bo w internecie pokazały się te słynne zdjęcia 1 lutego i wcześniej 1 stycznia, jednak anonimowo podane, że Nibiru właśnie leci, że jest w tym miejscu, że będzie w tym miejscu około 11-12, bardzo blisko Ziemi, a wszyscy czytamy, co to może oznaczać. No i w tym momencie, oczywiście jak to było anonimowe, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, czy że się śledzili akurat ten wątek, jeśli chodzi o Nibiru, planetę X, że po tym, jak to się ukazało, wywołało w internecie bardzo dużo różnych komentarzy, nowych zresztą filmików na YouTubie, i zauważ, że koniec, że od tego czasu my to bardzo dokładnie śledzimy, kilka osób to wszystko i nic właściwie, nie wiem, do tygodnia wstecz nie widzieliśmy niczego nowego, żeby ten autor, który to zrobił wtedy, żeby on powtórzył i dał nam kolejną informację o tym, gdzie ona jest, na przykład po 4-5 miesiącach, licząc od 2 lutego, kiedy ostatni raz opublikował ten film. Więc jeżeli przyjąć, że to był, powiedzmy, tylko żartowniś, bo przecież taka opcja nie przedstawił się, źródło informacji, jakie podał, to tylko tyle, że to była teleskop na stacji Skoda Mucet Station, prawda, na biegunie południowym. Stacja teleskopowa ponoć tajna i żadnych nazwisk, żeby nie zdradzić. No wszystko to było do przyjęcia pod pewnymi warunkami. I nagle się okazuje, że cisza, że on po następnych miesiącach nie ma nic. I pytanie, czy to był żart, według mnie to raczej świadczy o tym, że to nie był żart, ponieważ myślę, żeby kontynuował tą zabawę dalej z ludźmi, bo w internecie to bardzo rajcowało mnóstwo ludzi, a jednak nie ma, że tak powiem, tej zabawy, więc uważam, że to jest argument za tym, że to nie był jakiś żart kogoś, kto się zna na astronomii, bo to było dobrze zrobione pod względem profesjonalnego opisania tego obiektu, tej planety X, jej toru lotów, przewidywania, kiedy będzie blisko Ziemi i Wenus. Wydaje mi się, że prawdopodobnie ktoś go uciszył, prawda? Ktoś jednak z tych, którzy dbają o to, żeby ludzie nie dowiedzieli się prawdy, w jaki sposób odnalazł go i przyblokował, że tak powiem, więc nie ma nic w internecie jakby od tej osoby. Ale są inne jakieś takie ślady, które świadczą o tym, że prawdopodobieństwo jest. Natomiast no, pamiętaj, że myśmy dyskutowali, kiedy ona będzie tak naprawdę widoczna już z półkuli południowej, z bieguna południowego. Od nas nawet miał jechać kolega tam na specjalną taką ekspedycję właśnie na południe, żeby osobiście dowiedzieć się, czy z teleskopów już takich osób prywatnych dałoby się zobaczyć ją tam, bo tylko wtedy stamtąd byłoby jeszcze widać. Ale jeszcze nie ma sygnałów, no ale powinny być tak naprawdę coś realnie, koniec 2009-2010 początek, wtedy jeżeli będzie ją naprawdę widać, tych teleskopów prywatnych, bo rządowe na pewno tego nie podadzą, no to będziemy mieli absolutnie niezbity dowód, że to się dzieje. Po stronie nauk ścisłych, bo ja nie mówię o channelingu, o właśnie przekazach, które twierdzą, że jednak ta Nibiru tutaj będzie leciała, ale my musimy mieć po obu stronach i to sympozjum też tak jakby jest skonstruowane, wiesz Basiu, żeby po prostu rozum cały czas szedł w parze z intuicją, z wizjami ludzi i tak dalej. I tutaj może jeszcze powiem, no Krzysztof Jackowski, wiesz, w tym programie bardzo mocno tutaj jest pokazany, bo rzeczywiście, wiesz, to jest wielka sztuka. Ja już nie mówię o tych, bo wszyscy wiedzą w Polsce o jego niesamowitych zdolnościach, kiedy on pracuje i odnajduje zwłoki, czy odnajduje historię ludzi, którzy zaginęli. I policja, widziałem te oświadczenia policji, te podziękowania, trzymałem w ręku dziesiątki tych jego dokumentów, tych kserokopii, teraz się już widziałem z nim pod wylatowym tydzień temu. To są rzeczy niepodważalne absolutnie, natomiast trafienia, jeśli chodzi o zbiorowe losy ludzi, on od niedawna zaczął te rzeczy wrzucać opinii publicznej, zresztą sprowokowany przez dziennikarzy. I to, co zaczęło mu się sprawdzać, no to jest, wiesz, to było kilka tylko zdań, ale one się w większości sprawdzają. Kryzys ten bankowy, on przewidział mniej więcej rok wcześniej i nazwał go bankowym, co wcześniej żaden ekonomista, inny człowiek nie był w stanie, nawet przez gadę mu nie przeszło, że banki mogą w pierwszej kolejności upadać.
Dlatego też wielkie znaczenie przyjmujemy do tego, co mówi Krzysztof. On jest na pewno, wiesz, nie wiem, na ile miałeś, może to tak, jesteście tam daleko od nas, więc nie możecie go tak z bliska słuchać, kiedy on ma wykład i mówi jakby od siebie. Słuchaj, to jest coś fascynującego. To jest tak normalny człowiek, wiesz, który tak operuje takim zrozumiałym, naturalnym, wiesz, językiem, o tak kapitalnych, takich, wiesz, skojarzeniach zdroworozsądkowych, które trafiają zarówno do profesorów, co mogą się przekonać w salonie profesora Dudka jeszcze w czerwcu tego roku, który minął, jak i do zwykłych ludzi, którzy słuchają jego filozofii życia, jego rozumienia świata, wiesz, i są pod wielkim wrażeniem, że w tej prostocie, wiesz, jest taka głęboka prawda. I on jest bardzo skromny w tym wszystkim, on, wiesz, tak, no, bardzo mi on pasuje, mimo że mnóstwo ludzi się burzy, że on ma takie bardzo, te jego widzi są takie właśnie trochę czarne, że troszkę takie negatywne. No on rzeczywiście widzi tą gorszą stronę życia, no ale też, no, jeżeli te scenariusze gdzieś tam ktoś generuje, a on je odczytuje, no nie możemy mieć pretensji, bo to robimy medytacje wielkie na koniec tego sympozjum i mówimy o nowej erze, o tym ruchu całym, żeby to przekonwertować wszystko, co, wiesz, co jest negatywne. I tak na koniec jeszcze wytłumaczę się może, bo spieramy się nieraz tutaj w tym środowisku naszym, czy jak się robi tego typu spotkania, czy wolno w ogóle, no, straszyć ludzi, nie? Na przykład pokazując, że może coś się złego zdarzyć. Moje stanowisko jest następujące. Otóż jeżeli się bawimy wszyscy i wiemy, że ludzie przychodzą do psychoterapeutów, to każdy profesjonalista ci powie, proszę pana, pan ma różne problemy, pan sobie nie radzi, co musimy zrobić? Silny wzrok podświadomości i odnaleźć te wszystkie bolesne zdarzenia, które po prostu gdzieś tam się błąkają po podświadomości. Musimy je wyciągnąć do świadomego, do tej obiegu. To samo robi hipnoterapeuta, dokładnie to samo. Następnie się tą negatywną energię wspomnień po prostu przepracowuje, przekuwa się na zrozumienie, na odpuszczenie, na neutralizację tej negatywnej energii i dzięki temu można też podjąć terapię, a więc kroki naprawcze, prawda, w indywidualnej sprawie każdego człowieka. I wtedy wolno sięgać do podświadomości, do wszystkich bolesnych, jakichś traumatycznych, trudnych, negatywnych przeżyć. To samo jest ze zbiorową świadomością. My uważamy, jeżeli chcemy oczyścić ludzkość, jeżeli chcemy wejść w tę nową erę, to nie obejdzie się bez wyciągnięcia na wierzch tych wszystkich negatywnych historii, które znalazły się na przestrzeni ostatnich setek czy tysięcy lat, prawda, w naszej świadomości zbiorowej. I nie można tego zamieść pod dywan i powiedzieć, no, to co się złego stało nas nie interesuje, bo to już jest przeszłość, teraz zajmiemy się tylko budowaniem przyszłości. No to jest niemożliwe zbudować zdrową przyszłość, jeżeli podwórko jest nieposprzątane. Tym podwórkiem, uważam, jest zbiorowa podświadomość całego naszego świata, naszego rodzaju ludzkiego, co jest, jeszcze ma mnóstwo tajemnic, które zresztą wydzielane, proszę bardzo, w Egipcie, co się dzieje, kiedy wyciągamy tajemnice wdeptane w ziemię przez tych, którzy nie chcą znać prawdy, ile się trzeba namęczyć, żeby tam wyrywać te niesamowite rzeczy, które z czasów Atlantydy, prawda, i budowy Wielkiej Piramidy później, to są tam skarby schowane, wielkie tajemnice, wielkie prawdy, prawda, pozostałości po cywilizacjach, procedury jeszcze, jak ratować ziemię w tych sytuacjach dzisiejszych i tak dalej. To jest właśnie to wyciąganie z przeszłości tego, co było, po to, żeby nie przestraszyć się tym, tylko żeby to przerobić, bym powiedział, przekuć, przekonwertować i uczynić terapię pod tytułem uzdrawiamy siebie, uzdrawiamy ludzkość, mamy drogę otwartą do nowej ery i ja jestem tutaj wielkim optymistą. Januszu, zawsze fascynujące rzeczy opowiadasz i wielkie, wielkie ukłony dla ciebie za otwieranie świadomości tej duchowej na nową rzeczywistość, która nieuchronnie się zbliża właśnie w Polsce, w kraju, który jest nam najbliższy sercom naszym, zwłaszcza osobom tutaj słuchającym zawsze twoich wypowiedzi, ale tak wielu ludzi, zwłaszcza z tego terenu, dlatego to podkreślam, słuchając twojej wypowiedzi, ma niewątpliwie jedno pytanie. A gdzie jest miejsce dla Lucyny Łobos w tym, co robicie? Jak na to patrzysz? Słuchaj, wydaje mi się, że ponieważ cały projekt Cheops i Lucyna, która jest tam właściwie głównym aktorem w tym wszystkim, jest dla nas jedną z takich najważniejszych, jak to się mówi, no, jak to bym nazwał, źródeł informacji, jakichś takich korytarzy, które wiesz, są realizowane. Ja jeszcze powiem ci może tak, bo to są takie bardzo nawet istotne i pytania, które sobie nie zadajemy. Otóż nasza filozofia, przynajmniej moja, polega na tym, że strategie pomocy Ziemi w dzisiejszych czasach,
czasach realizowane są przez różne środowiska pozaziemskie. Wśród nich, jak widać wyraźnie i na co wskazuje projekt Cheops i to, co się tam dzieje, takim środowiskiem jest jakaś kultura pozaziemska związana z Orionem, jako z pewną konstelacją gwiezdną, prawda? O której coś tam wiemy ze strzępów historycznych, możemy wyciągnąć, wiemy z channelingów, jak oni bardzo mocno pracują na rzecz, powiedzmy, tego, co dzieje się na Ziemi. Oprócz tego są wedle nas inne grupy i cywilizacje, czy to fizyczne, czy też te sobie nie fizycznych istot, które realizują jakby też swoje projekty związane z tą wielką przemianą na planecie, bo ona, jak też wiemy, z wszystkich ważniejszych przekazów dotyczy nie tylko naszej planety, ale to zmieni również i inne istoty pozaziemskie. W deklaracji ślężańskiej napisaliśmy wyraźnie, że to, co się stanie na planecie naszej, to nie tylko, że zmieni nas i nasze życie, ale to zmieni również ich. Więc to, że oni tu pracują w tym przypadku i że ich jest wiele tych grup, to jest naturalne. I teraz na szczęście mamy też układ Plejad, prawda, który w mojej ocenie działa troszeczkę jakby, to jest jakby inna grupa. Możemy mówić o jakichś istotach niefizycznych związanych z postacią Jezusa, bo to są światy już bardzo takie niefizyczne, ale oni bardzo realnie tutaj oddziaływują. To objawienia choćby maryjne, które są w jakiś sposób może też związane z zjawiskiem UFO, ale przecież inspirowane przez to, tak, piktogramy. The preceding program, Pół Żartem, Pół Serio, was sponsored by BCN Productions. This is WPNA.